Okablowanie to bardzo ważna część każdego zestawu audio. Wiele osób, zwłaszcza początkujących, ma problem z jego doborem oraz właściwym podłączeniem sprzętu. W tym filmie omówimy dwa najważniejsze sygnały audio – cyfrowy oraz analogowy. Opowiemy o różnicach między nimi, standardach przesyłu sygnału oraz o stosowanych złączach. Wyjaśnimy też, na co zwrócić uwagę podczas wyboru interkonektu i pokażemy, jak poprawnie podłączyć każdy z nich. Sygnał cyfrowy to ciąg znaków zakodowanych w postaci binarnej. Podstawowym parametrem opisującym sygnał cyfrowy jest rozdzielczość, czyli ilość bitów oraz częstotliwość próbkowania podawana w hercach, np. 16 bit na 44,1 kHz. Ludzkie ucho nie jest w stanie usłyszeć sygnału cyfrowego. Musi on zostać przetworzony do postaci analogowej, za co odpowiada przetwornik cyfrowo-analogowy, zwany też jako przetwornik DAC. Najpopularniejszym standardem przesyłu sygnału cyfrowego jest SPDIF. To skrót od Sony Philips Digital Interface Format, będącego standardem opracowanym przez Sony i Philips. Umożliwia on przesyłanie dwukanałowego dźwięku nieskompresowanego PCM lub skompresowanego 5.1 i 7.1. SPDIF nie obsługuje formatów wielokanałowych, takich jak Dolby True HD czy DTS HD Master Audio, które wymagają większej przepustowości. Cyfrowy sygnał audio może być przesyłany w formie optycznej lub koaksjalnej. Sygnał w formie optycznej ma postać fali świetlnej. Oznacza to, że zachodzi konwersja sygnału do postaci fali świetlnej, który następnie znów jest przetwarzany do postaci impulsu elektrycznego. Od jakości zastosowanego konwertera w dużej mierze zależeć będzie więc jakość sygnału. W przypadku kabli optycznych należy zwrócić szczególną uwagę, aby takiego kabla nie zginać i nie przełamywać. Przerwanie ciągłości światłowodu spowoduje, że transport sygnału nie będzie możliwy, a kabel będzie nadawał się wyłącznie do wyrzucenia. Główne zalety kabli optycznych to odporność na zakłócenia elektromagnetyczne i brak różnic potencjałów. Najbardziej popularny typ wtyku do przesyłania sygnału optycznego to Toslink. Zaprojektowany został przez firmę Toshiba w 1983 roku. W przypadku kabli Toslink duże znaczenie ma również jakość wtyku. Trzeba zwrócić uwagę, aby był on solidny i dobrze wykonany. Wtykiem w kablach optycznych jest również jack, który stworzony został przez firmę Creative do użytku w kartach dźwiękowych komputerów stacjonarnych. Drugi sposób przesyłania sygnału cyfrowego to połączenie koaksjalne. Realizowane jest za pomocą kabla współosiowego, czyli koncentrycznego, o impedancji 75 Ω, zakończonego z dwóch stron wtykiem RCA, potocznie nazywanego cinch. Sygnał przesyłany kablem koaksjalnym ma postać impulsu elektrycznego. Oznacza to, że w przeciwieństwie do kabla optycznego nie jest więc poddawany żadnej konwersji. Jakość sygnału w kablu koaksjalnym w dużej mierze zależy od jakości przewodnika, który został użyty do jego produkcji. Większość producentów stosuje miedź beztlenową, która nosi oznaczenie OFC i jest to minimum, jeśli chodzi o jakość przewodnika. Ważne jest, aby kabel miał rzeczywistą impedancję 75 Ω, zatem nie powinien być to zwykły kabel audio o impedancji 50 Ω. Kolejnym standardem przesyłu sygnału cyfrowego jest AES/EBU. Jest to skrót od nazw organizacji, która go stworzyła oraz zatwierdziła. AES/EBU pierwotnie został stworzony w 1985 roku, lecz w 1992 oraz w 2003 wprowadzono pewne modyfikacje. Standard ten umożliwia przesył dźwięku dwukanałowego w rozdzielczości do 24 bit. Sygnał w tym standardzie przesyłany jest kablem o impedancji 110 Ω z trzypinowym wtykiem XLR. Pierwszy pin, zwany gorącym, odpowiada za przenoszenie sygnału. Drugi, zwany zimnym, przynosi sygnał o odwróconej polaryzacji, natomiast trzeci pełni funkcję uziemienia. Dzięki oddzieleniu pinu masy od sygnału, jakość transmisji sygnału jest wyższa w stosunku do połączeń niezbalansowanych. Kolejną różnicą pomiędzy połączeniami XLR oraz RCA jest napięcie. W przypadku pierwszego wynosi ono 4 V, natomiast w złączach RCA około 2 V. Standard AES/EBU jest jednak mniej popularny od wcześniej omówionego SPDIF,
dlatego spotykany jest głównie w droższym sprzęcie audio i w studiach nagraniowych. Niezależnie od sposobu przesyłu danych, sygnał cyfrowy jest zawsze transportowany jednym kablem. Sygnał analogowy audio ma postać ciągłą w czasie. Może przyjmować dowolne wartości. Dawniej sygnał dźwiękowy przechowywany był jedynie w formie analogowej. Przykładem tego mogą być płyty gramofonowe. W dzisiejszych czasach, gdy muzyka przechowywana jest głównie w formacie cyfrowym, sygnał analogowy otrzymujemy poprzez przetworzenie go z postaci cyfrowej przez przetwornik DAC. Sygnał analogowy audio może być przesyłany pomiędzy urządzeniami za pomocą kabli z wtykami RCA, XLR lub jack. W odróżnieniu od cyfrowego, sygnał analogowy jest przesyłany za pomocą dwóch kabli RCA czy XLR, osobno dla lewego i dla prawego kanału. Jedynie w przypadku kabla z wtykiem jack wykorzystywany jest jeden kabel dla przesyłu dźwięku z obu kanałów. W niektórych urządzeniach, w których na przykład brakuje miejsca na typowe złącze 2x RCA, do przesyłania sygnału analogowego może być stosowany wtyk mini jack. W tym przypadku należy wykorzystać interkonekt mini jack na 2x RCA, który posłuży do transportu sygnału ze źródła do wzmacniacza. Tym sposobem możemy przesłać na przykład dźwięk z telefonu. Nieco inną konstrukcję mają kable gramofonowe 2x RCA, które posiadają dodatkowo żyłę uziemiającą. Przeciwdziała ona zjawisku brumienia. Nieco inaczej wygląda połączenie wzmacniacza lub amplitunera z subwooferem. W zdecydowanej większości przypadków subwoofery są aktywne, czyli posiadają wbudowany wzmacniacz. Wykorzystujemy wówczas pojedynczy kabel RCA. W niektórych przypadkach do podłączenia musimy użyć kabla RCA typu Y, który z jednej strony posiada pojedynczy wtyk RCA, a z drugiej podwójny. Ma to zastosowanie, gdy subwoofer posiada oddzielony lewy i prawy kanał. Jak widać, w zależności od rodzaju sygnału, stosowane są różne standardy jego przesyłu. Producenci opracowywali w przeszłości własne rozwiązania, co sprawiło, że mamy obecnie kilka równolegle dostępnych standardów. Każdy typ połączenia może posiadać różne wtyki, co sprawia, że dobór okablowania nie jest sprawą tak łatwą, jak mogłoby się to wydawać. Nadal pozostaje jednak pytanie, który typ kabla i jaki standard przesyłu jest najlepszy do transportu sygnałów w formie cyfrowej oraz analogowej? Zacznijmy od sygnału cyfrowego. Jeśli mamy do wyboru połączenie optyczne i koaksjalne na niewielką odległość, rzędu od 1 do 2 metrów, lepszym wyjściem wydaje się być połączenie koaksjalne. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest obecność dużej liczby urządzeń, mogących zakłócić sygnał. Wówczas lepsze będzie połączenie kablem optycznym, który jest odporny na zakłócenia. Jeśli jednak urządzenia, pomiędzy którymi chcemy przesyłać sygnał cyfrowy, posiadają złącza XLR, zdecydowanie polecamy ich wykorzystanie. W przypadku sygnału analogowego, połączenie za pomocą kabli z wtykami XLR będzie najlepszym rozwiązaniem, jeśli oba urządzenia, między którymi przesyłany jest sygnał, posiadają zbalansowaną budowę. W przypadku braku wejść XLR dobrej jakości kable 2x RCA również spełnią swoje zadanie. Nie polecamy natomiast przesyłu sygnału analogowego kablem z wtykiem jack. Budowa wtyku, w którym oba kanały, prawy i lewy, przesyłane są jednym kablem, sprawia, że polaryzacja sygnału jest dużo wyższa. W związku z tym wyższe jest też ryzyko powstania zakłóceń w stosunku do wyżej wymienionych połączeń. Dodatkowo konstrukcja złącza sprawia, że styk obwodów we wtyku i złączu nie jest na najwyższym poziomie.